fibromialgia, choroba, której nie ma? Fibromialgia to tajemnicza choroba cywilizacyjna, która nie ujawnia się w badaniach laboratoryjnych. Do bójcy ból całego ciała tak okryla i fibromialgii osoby dotknięte tym schorzeniem. Przeczytaj wywiad z dr Agnieszką Gzieli DSK z Instytutu Reumatologii. Fibromialgia od lat budzi kontrowersje zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentów. Z jednej strony niektórzy lekarze, pozbugujący się metodami szkiepka i oka, negują jej istnienie, z drugiej natomiast rośnie liczba chorych, którzy kreskali w przewlekłym bólu i nie znajdują zrozumienia swego otoczenia. Na fibromialgii cierpi 20%. Populacji. Dane są nieprecyzyjne, gdy kreska fibromialgii trudno zdiagnozować. Wiele osób nie wie, kreska E choruje. O fibromialgii rozmawiamy z dr Agnieszką Gzieli DSK z Instytutu Reumatologii. Fibromialgia to choroba psychosomatyczna? Dr Agnieszka Zielicka, tak się przypuszcza, aczkolwiek niewiele o niej wiemy. Objawy fibromialgii są niecharakterystyczne, mogą imitować inne choroby. Postawienie diagnozy jest bardzo utrudnione i polega na wykluczeniu poszczególnych schorzeń. Ocena lekarza jest subiektywna, gdy kreska fibromialgii nie stwierdza się odchyleń w badaniach laboratoryjnych i obrazowych. Problem tkwi w układzie nerwowym, w nadmiernej pobudliwości struktur przewodczych ból w rdzeniu kręgowym i mózgu. Chorzy mają wtedy obniżony próg wrażliwości na ból. Fibromialgia została uznana za odrębną jednostkę chorobów, wielu lekarzy wątpiwie istnienie. Z jednej strony to bardzo zbokreskana choroba. Kreska D choruje inaczej, co dodatkowo utrudnia rozpoznanie. Ilu pacjentów, tyle obrazów fibromialgii. Z drugiej jednak strony, w rodowisku lekarskim nie ma dostatecznej wiadomości tej choroby, niestety. Do naszego Instytutu Reumatologii trafiaj pacjenci, którzy wcześniej długo i bez skutku koldowali po rukreskanych specjalistach ze stosem niepotrzebnie wykonywanych badań. Jest to szczególnie przykre, ponieważ kreska fibromialgia w dukreskalnym stopniu wyklucza pacjentów z codziennej egzystencji, pracy, obowiązków rodzinnych. Obni kreska A znacznie jako kreska lcia. Poczucie wykluczenia i izolacji podguje stres, który pogłębia chorob. Medycyna akademicka CZ Stokawa pkuje pacjenta i tworzy wszystkie specjalizacje. Zapomina, kreska ECZ bowiek jest jednoci psychofizyczn. Fibromialgia z capostroci pokazuje, kreska esoma i psyche nie powinny być rozpatrywane oddzielnie. To choroba interdyscyplinarna, z którą mogli zetknąć rukreskani specjaliści, reumatolodzy, neurolodzy, ortopedzi, psychiatrzy, endokrynolodzy, kardiolodzy, fizjoterapeuci. Wakreskane czym jest fibromialgia? Fibromialgia to niezapalna choroba reumatyczna tkanek miękkich. Charakteryzuje się przewlekłym bólem mięśni oraz stawów i występowaniem tzw. punktów tkliwych, czyli wrak kreskaliwych na ucisk miejsc na ciele. Chorobie mog towarzyszy uczucie zatęczenia, brak energii,
koncentracji przecinek zaburzenia snu przecinek depresja, objawy zespołu jelita-dra kreska liwego przecinek nadreaktywny pęcherz moczowy, doktor tkwienie i mrowienie RK, niemiarowa praca serca przecinek zespół niespokojnych nóg i tym podobne. Jak przebiega leczenie fibromialgii? AZ, chorzy mają kreska ne objawy, ST kreska w odmiennych stadiach choroby. Jedni narzekaj tylko na silne bóle, drudzy na bóle i zaburzenia snu, a inni przychodz pogu kreska eni w depresji. Terapia zatem ma charakter indywidualny. Generalnie w leczeniu beczymy metody farmakologiczne z niefarmakologicznymi. Mimo kreska e fibromialgia nie jest chorob psychiatryczn, stosujemy leki przeciwdepresyjne, wykorzystujce ich w baciwoci zwiększajce poziom neuroprzekazników. Depresja mokreska e towarzyszy lub pojawi się w następstwie tej choroby ze WZGL Dunajejuci kreska liw przewlek bo. W leczeniu zaleca się te kreska leki przeciwbólowe typu paracetamol i tramadol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne, które, mimo i kreska przez niektórych uwa kreska ane jest zabezcelowe, w pewnych przypadkach bagoc ból. Skuteczno wykazuje równie kreska preparaty przeciwpadaczkowe jako leki zmniejszające ból neuropatyczny. Jakimi metodami niefarmakologicznymi leczy się te chorob? AZ, próbuje się rukreskanych metod, począwszy od zaleceń zdrowego trybu kreska życia, poprzez fizykoterapii, psychoterapii, skoczywszy na akupunkturze i technikach relaksacyjnych. Zalecany jest te kreska niezbyt intensywny wysiłek fizyczny, ćwiczenia przecinek jazda na rowerze, spacery przecinek pobywanie. Na zachodzie w leczeniu tej choroby modny jest obecnie floating sesje w specjalnej komorze relaksacyjnej. W kabinie tej pacjent unosi się na powierzchni gęstej solanki bez jakiegokolwiek wysiłku. Zbadano, kreska E podczas sesji floatingu u pacjenta zwiększa się produkcja endorfin, czyli hormonów SZCZ, a znacznie poprawia się jego samopoczucie, a bóle mniej i stawów bagodniej. Wakreskane fibromialgia, w poszukiwaniu przyczyny prawdopodobnie do rozwoju fibromialgii przyczynia się podatno genetyczna i czynniki psychiczne silny uraz, trauma, przewlekły stres. Ostatnio przybywa chorych, którzy BCZ pocztek jej objawów z przebyciem rukreskanych infekcji na przykład. Zapalenia górnych dróg oddechowych czy pęcherza moczowego. I co dziwne, to infekcje o rukreskanym nasileniu, czasami bagodne, czasami powakreskane wymagające do kreskalnej antybiotykoterapii. Po ich ustąpieniu w stawach i mięśniach pojawia się silny i przewlekły ból niewiadomego pochodzenia. Czy fibromialgia jest uleczalna? AZ, żadne leki ani postępowanie wobec fibromialgii nie jest w 100% skuteczne, ale jest przypadki remisji. Zazwyczaj jednak na przemian występują okresy nasilenia i zbagodzenia choroby. Warto przy tym zaznaczyć, kreska E choroba ma przebieg bagodny, nie prowadzi do kalectwa ani skrócenia debugoci kreska życia. Współczesna medycyna akademicka nie nad kreska a za rozwojem chorób cywilizacyjnych. AZ, niestety tak. Czuj się czasami bezradna, szukaj C, troch po omacku, odpowiednich metod, które zbagodzi by te chorob. A staje się ona coraz większym problemem.
To dla nich choroba niechciana ze WZGL-du na swój zbok reska ono i niejednoznaczno.